w dzisiejszej parsze Jitro czytamy o nadanej Tora i jest to opisane w sposób bardzo dramatyczny jako jedynym wydarzeniem w historii żydowska, kiedy Bóg się objawił w sposób otwarty i odkryty wśród ludzi. Wtedy jest napisane, że cały naród widzą głosy i latarki. I tu mamy dwa interpretacje na to zdanie. To jest spór pomiędzy dwóch znanych mędrców talmudycznych, rabbi Ishmael i rabbi Akiva. Rabbi Ishmael mówi, że oni naprawdę słyszeli głosy i zobaczyli te latarki. Innymi słowami, oni słyszeli to, co się słyszy i zobaczyli to, co się widzi. Raczej rabbi Akiva mówi odwrotnie. Oni słyszeli to, co się widzi i widzieli to, co się słyszy. O co tak naprawdę tu chodzi? Wiemy, że chodzi o jedynym razem, kiedy Bóg się objawił wśród ludzi i dawał nam dodatkowe siły duchowe, żebyśmy mogli działać według Tora o ulepszeniu tego świata cały czas, nawet po ten specjalne, święte, duchowe wydarzenie. I tu jest spór, jak to się naprawdę odbywało. Rabbi Akiva to bierze do bardzo wysoki poziom duchowy. Przecież różnica pomiędzy widzeniem i słyszeniem jest taka, że kiedy ja coś słyszę, to może być bardzo ciekawe i przekonujące, ale o ten sam temat, jak posłucham kolejna opinia, mogę zmienić opinię. Bo to, co przychodzi przez to, co ja słyszę, to nie jest o tyle ze mną związane. Raczej, kiedy ja coś widzę, nikt nie będzie mi przekonał, że to się nie odbywało. Ja tego nie widziałem. Mimo, że to nie ma sens, mimo, że to nawet są inne informacje, które udowadniają dokładnie odwrotne. Jeżeli ktoś czegoś zobaczył, to już jest jeden z rzeczywistości z jego rzeczywistości. Nie można oddzielić i przekonać mu na inaczej. Więc my normalnymi ludźmi, kiedy my żyjemy na tym świecie, jeden rzecz jest dla nas widoczny. Rzeczywistość świata jest dla nas widoczna i ewidentna, i to jest jedna rzeczywistość z nami, i nikt nie powinien przekonać nam, że on istnieje, i nikt nie może nam przekonać, że on nie istnieje. Raczej rzeczy duchowe to są rzeczy, które słyszymy o to. Jeżeli ktoś nam ładnie będzie tłumaczył i my będziemy też opracowali nasze cechy i nasze materialności, możemy osiągnąć i zrozumieć, że naprawdę jest rzeczywistość boska i Bóg jest jedynym stwórcem świata i ta stworzenie nie odbywała jeden raz, tylko się dzieje cały czas i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tego rodzaju myślenie, które należy utrzymywać. Jeżeli ja tak wczoraj myślałem, to nie znaczy, że dzisiaj też będę tak myślał. Ja muszę to, o tym pracować cały czas, bo ja to słyszałem, ja to nie widziałem, ja nie widzę rzeczywistości boskiej na co dzień. I tu odbywała rewelacja nadanej Tora. Rabbi Akiva mówi, że w nadanej Torze Bóg się objawił wśród ludzi w taki bezpośredni sposób, że jego rzeczywistość była dla nich widoczna. Duchowość stała się dla nich oczywista. A to, że jest też fizyczny świat i tutaj są rzeczy takie naturalne, to odbywało w sposób taki jak słyszenie. Słyszę. To jest nowa rzecz dla mnie. Słucham i może będę akceptował dalej ta opinia, może będę zmienił opinię. Ale co jest dla mnie oczywiste w rzeczywistości boskiego? To według rabbi Akiva oni nawet taki poziom duchowy osiągnęli. Dalej czytamy o kolejny spór pomiędzy rabbi Akiva i rabbi Ishmael, który tak naprawdę jest związany z tym sporem. Jest napisane, że społeczność odpowiedzieli, kiedy słyszeli o nadanej Torze, to oni mówili tak.
I tu jest spór pomiędzy rabbi Ishmael i rabbi Akiva, w jaki sposób to się odbywało. Według rabbi Ishmael, bardzo logiczne, po prostu, kiedy Bóg powiedział o czymś, które należy robić, na przykład szanować tata i mama, to oni odpowiedzieli, tak, tak zrobimy, tak należy robić, zgadzamy się. A kiedy jest napisane o coś, które jest wskazane, to oni odpowiedzieli, nie, bo nie wolno. Raczej rabbi Akiva mówi, że i na rzeczy pozytywne, które należy robić, i na rzeczy negatywne, które należy nie robić, oni odpowiedzieli, tak, słowa nie w ogóle nie używali. O co chodzi? Rabbi Ishmael bardziej się skupia na ten temat, jaki efekt na te rozkazy, te mitzvot, te dobre uczynki, które są napisane w torze, które my powinniśmy robić albo izolować od pewne rzeczy, każdy ma swoją logikę i swój cel. W związku z tym, to co jest napisane, że pozytywne, że należy robić, to oni mówili tak, bo oni rozumieli, o ile przez tego, że będą robili, to będzie miało pozytywny efekt na nich, na ich otoczeni, na całego świata. I mówili nie. Wtedy, kiedy mówiły, jest napisane, że nie wolno, bo rozumieli, o ile przez izolowani od praca w szabes na przykład, albo od kradzież, albo od morderstwo, oni ulepszają tego świata. Więc chodzi o to, że oni osiągnęli tego poziomu, gdzie wszystko jest dla nas rozumiale. Raczej rabbi Akiva chciał to wziąć o jednego stopnia wyżej, bo każda mitzwa ma kilku stopni. Przede wszystkim, co to jest mitzwa? To jest chęć boskiego. Bóg chce, żebym ja to i to robił albo nie robił. Przez tego, że ja szanuję tą instrukcję, ja zostaję związany do Boga. Więc, co jest tutaj najważniejszym faktem? Że to jest chęć boskiego. I to nieważne, detale są nieważne, czy to jest instrukcja o pozytywne działanie, albo o izolowanie od negatywne działanie. Oni mówili tu tak i tam tak. Bo chodzi o to, że to jest instrukcja i chęć boskiego. I można powiedzieć, że te pierwsze i drugi spór naprawdę są związane. Są związane, bo tylko wtedy, kiedy osiągnęli taki wysoki poziom duchowego, że widzieli i zobaczyli duchowości i to się stało dla nich rzecz oczywiste, to dlatego oni też osiągnęli ten najwyższy część, który jest w każdej mitzwa, że to jest chęć boskiego. I dlatego mówili tak, 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 nawet kiedy znaczenie miałoby być nie, nie, nie. Raczej według rabbi Ishmael, że nawet w nadanej Tora oni zobaczyli to, co się widzi i słyszeli to, co się słyszy. Innymi słowami, oni nadal zostali pod regulów i zasad przyroda, tylko ona była oświetlona w światło boskiego, co to też jest wyjątkowym wydarzeniem. Więc wtedy, kiedy dostali Tora, to oni bardziej zostali przywiązani do części logicznej, i prawdziwy oczywiście, ale logiczny, który się rozumie, dlatego potwierdzili na rzeczy pozytywne w odpowiedź tak i potwierdzili na rzeczy negatywne w odpowiedź nie. Nie będziemy robili.